Według mnie mecz super, bo padło dużo punktów, dużo niesamowitych rzutów. Poleciliśmy kontrą pierwszą połowę bardzo dobrze. Niestety straciliśmy za dużo punktów, no ale nie tak jest. Dobrze, że odbiliśmy tym samym i zespół pokazał swoją siłę. Bardzo się cieszę, że razem wygraliśmy ten mecz. Jak już mamy się czegoś czepiać, to troszeczkę ta gra na tablicach nam szwankowała. No cóż, życie. No, nie można być. Nie można grać idealnych meczów. No, takich zespołów nie ma. Również nam poskakali po głowach trochę, ale w tym momencie się opamiętaliśmy i zablokowaliśmy graczy w strefie podkoszowej. I ciężko wywalczone zwycięstwo bardzo cieszy. Nie? Cieszymy się, że jesteśmy na pierwszym miejscu jak najbardziej. Cieszymy się, że wygraliśmy mecz. Co do niespodzianek, to trochę się nie zgodzę, bo to chyba nabiera nowego wymiaru to słowo, ponieważ w poprzedniej kolejce również jakaś kolejka cudów, a jak to widać, liga jest strasznie nieobliczalna i zespoły z niższych pozycji w tabeli potrafią wygrywać z liderami, więc to musi wzbudzić naszą czujność i przygotować się na kolejny mecz w 100%, żeby nie pomyśleć, że komuś się już może coś wydawać, jak jesteśmy mocni. Zdawaliśmy sobie sprawę z siły, potencjału zespołu Legii. Tym bardziej, że widać, że no jak Walec w tej chwili przechodzi, kolejne chyba 13, tak? 12 zespoł, zwycięstwo z rzędu. Ale mimo wszystko podchodziliśmy do tego z pełnym szacunkiem, a jednocześnie z wiarą zwycięstwa, bo do każdego meczu tak trzeba podchodzić. Zresztą w ten sposób w pierwszej rundzie udało nam się wiele meczów z gardła wręcz wyrwać po dogrywkach po jednym, dwoma punktami. Nie ma szans, żeby przy tak wąskim, węższym zdecydowanym składzie niż te zespoły szczołówki równo grać cały sezon. To musi być 12 równych graczy, to się potem przenosi z treningu na mecz. Troszkę mieliśmy ostatnio grypowe problemy. Na dzisiaj już w pełnym składzie, w pełni sił, bo w pełnym składzie cały czas byliśmy, ale w pełni sił wystąpiliśmy. Myślę, że jeszcze parę spotkań w tym sezonie zagramy i pokażemy się z dobrej strony. Natomiast tak jak mówię, chcieliśmy w tym okresie przejściowym do 1 stycznia troszkę poszerzyć skład, nie udało się. Zdawałem sobie sprawę, że ta 7-8, która grała całą pierwszą rundę, gdzieś będzie musiała, to są organizmy, gdzieś będzie musiała trochę paść. Dzisiaj zbiórka była zdecydowanie po waszej stronie. Legia tylko 5 piłek zebrała na atakowanej tablicy i to szczególnie w pierwszej połowie było widać, kiedy skakaliście trochę po głowie, przegrywając jeszcze 3 punktami, ale skakaliście po głowach kilka bloków, które pewnie podcinały trochę skrzydła tym podkoszowym. No ale brakło właśnie tego, co Legii poszło. Na obwodzie do odmiany trafiali, więc tych zbiórek nie musiało być aż tyle, bo nie było z czego zbierać. I na obwodzie rzeczywiście poszło parę trójek. Na tym polega. Ten, kto zdobywa więcej punktów, ten zawody wygrywa. My się postawiliśmy mocno. Graliśmy na ile na dzisiaj było na stać, na 100%. Gratulujemy zespołowi Legii do naprawdę wspaniałej postawy. Lepsze spotkanie twoje w barwach Legii? Nie wiem, jeszcze nie widziałem statystyk. Po prostu dobrze się czułem dzisiaj na boisku. Chciałem wreszcie dobrze zagrać spotkanie dobre i pomóc drużynie. Bo ostatnio nie wiodło mi się dobrze i nie czułem się dobrze na boisku i po prostu musiałem jakby zmienić swoje podejście, mentalność i cieszę się, że pomogłem drużynie jeszcze w Stargardzie, także to cieszy podwójnie. Łatwiej było na te kosze, bo trochę obrzucone miałeś przez ostatni sezon. Na pewno tak, no miło spędziłem czas po prostu dzisiaj i wczoraj, na pewno wpływa gdzieś tam na głowę, odpocząłem i dałem drużynie to chyba, czego ode mnie oczekują, ale cieszę się, że tak super zagraliśmy, 101 punktów, bardzo dobrze w ataku, zresztą Spunia też, no widać było, że to spotkanie musiało się podobać publiczności, także cieszymy się ze zwycięstwa, bo każdy wchodził na boisko i dawał siebie 100% i była walka, wspieraliśmy się nawzajem i tak musi być. Do tej pory się mówiło, że wygrywacie z przeciętnymi drużynami, dzisiaj pokonaliście trzecią drużynę tej ligi, a za 2 tygodnie spotkanie, no jeszcze chyba z liderem, ale już zrównaliście się z nimi punktami. Znaczy no w pierwszej lidze mówiąc, że ktoś jest słabszy albo lepszy, to można, niech też zobaczy, jak potoczyła się poprzednia kolejka. Wszyscy z pierwszej szóstki przegrali, także ta liga jest wyrównana, zależy dużo od dnia, od dyspozycji danych zespołów, także nas cieszy to, że wygrywamy 12 mecz z rzędu i budujemy mentalność po prostu zwycięzcy. No na pewno wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz, tak?
nastawialiśmy się i taki też był. No, myślę, że to była bardzo dobra promocja koszykówki. Mecz mógł się podobać kibicom, ofensywny, także najważniejsze dla nas jest, że wygraliśmy i nasza seria jest przedłużona do 12 zwycięstw i to jest najważniejsze. Na pewno cieszę się, że dołożyłem jakąś tam cegiełkę do tego, ale myślę, że najważniejszy jest zespół, tak? Mamy jasno określony cel, także cieszymy się, ważne dla nas dwa punkty i tyle, wracamy do Warszawy i jedziemy dalej, tak aby ta seria się nie skończyła. Trenerzy rywali mówią, że waszą największą siłą jest to, że macie naprawdę bardzo wyrównaną kadrę i szeroką. Tak, to prawda. No, ja już wielokrotnie to powtarzałem w różnych wywiadach, że mamy 10-11 zawodników i tak naprawdę rywal, który przygotowuje się do meczu z nami, no ciężko jest, musi przygotować na wszystkich zawodników, tak? Także u nas każdy może danego dnia, w danym meczu być tym liderem, powiedzmy, który poprowadzi. Także myślę, że to jest nasza duża siła i żaden zespół w lidze nie ma takiego komfortu jak my. Na razie cieszymy się z tej wygranej i koncentrujemy się na następnym przeciwniku, czyli na Kotwicy. Tak? Jeżeli po meczu z Kotwicą na pewno skoncentrujemy się na Sokole. Tak? Także na pewno gdzieś tam w głowie jest ten mecz, bo czasu jest, tak jak wspomniałeś, dwa tygodnie do niego. Mamy, myślę, jakieś tam małe porachunki do wyrównania, wygrali u nas, także, ale no, na razie staramy się myśleć o następnym przeciwniku i tak do tego podejdziemy, że na razie ten łańcuch jeszcze tam zostawimy z tyłu i koncentrujemy się na Kotwicy.